Krzysztof Ibisz pokazał nagranie z synkiem. Internauci zareagowali natychmiast. Krzysztof Ibisz zachwycił internautów nagraniem, które zamieścił w swoich mediach społecznościowych. Tata na medal komentują wideo, na którym widać prezentera z najmłodszym synkiem. Ibisz, który po raz trzeci został ojcem, pokazuje na filmie, jak potrafi się zająć swoją pociechą. Fani to docenili. Krzysztof Ibisz 18 września po raz trzeci został tatą. Borys to owoc małżeństwa z modelką i lekarką Joanną Ibisz, wcześniej Kucbalską, którą prezenter poślubił w sierpniu 2021 roku. Dzieli ich 27 lat różnicy, łączy miłość. Krzysztof Ibisz. Tata na medal. Krzysztof Ibisz pochwalił się na swoim profilu na Instagramie nagraniem, które z miejsca podbiło serca internautów. Dumny tata na nagraniu przytula i pieści swojego najmłodszego syna. Pod tym filmikiem od razu zaroiło się od przychylnych komentarzy. Taki tata każdy powinien być, zajmować się dzieckiem swoim, pomagać swojej żonie uczestniczyć w trudzie rodzicielstwa. Panie Krzysztofie, miłość w czystej postaci. A jaki tata? Wszystkiego najlepszego dla was, chłopaki. Dla mamy też. Super tata. Krzysiu, prawdziwe i dojrzałe twoje tacierzyństwo. Idealny tatuś. Tata na medal, zachwycają się internauci. Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia z porodówki. Zdradził, jakie imię dał trzeciemu dziecku. Chłopczyk czy dziewczynka? Krzysztof Ibisz kilka dni temu został po raz trzeci ojcem. Prowadzący Taniec z Gwiazdami nie trzyma dłużej fanów w niepewności i właśnie zdradził, jakiej płci jest pierwsze maleństwo, którego doczekał się z żoną Joanną. Przy okazji prezenter pokazał jego pierwsze zdjęcia zrobione tuż po porodzie i zdradził, jak ma na imię. Krzysztof Ibisz ma już dwóch synów z poprzednich małżeństw, Vincenta 23 litry i Maksymiliana 16 litrów. Teraz okazuje się, że do chłopaków nie dołączyła siostra, a kolejny braciszek, któremu świeżo upieczeni rodzice po wielu wątpliwościach i różnicy zdań wybrali w końcu imię. Krzysztof Ibisz o narodzinach trzeciego syna. Pokazał jego pierwsze zdjęcia. Jak wygląda trzecie dziecko Krzysztofa Ibisza? Kropka. To wiadomo dzięki jego najnowszemu wpisowi w mediach społecznościowych, do którego szczęśliwy tata zamieścił zdjęcia z porodówki. 18 września 2022 roku przyszedł na świat nasz synek Borys Ibisz. Za wsparcie w tym pięknym okresie bardzo dziękujemy naszym kochanym rodzicom. Doktor Marcie Szajnik, dziękujemy za uważne prowadzenie ciąży, Duli Julicie Księżyckiej za wszystkie cenne rady i opiekę przed porodem. Kochanej położnej Kasi Kleczkowskiej za nieocenioną pomoc w tym pięknym i trudnym momencie, którego nie da się opisać słowami. Dziękujemy z całego serca personelowi Szpitala Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Centrum Porodów Naturalnych to wspaniałe miejsce dla kobiet, które rodzą siłami natury.
Dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym przyjaciołom i tym z Was, którzy przesyłali nam ciepłe słowa i myśli. Czujemy się najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, czytamy na Facebooku Krzysztofa i Bisza. Problem z imieniem dla trzeciego dziecka Krzysztofa i Bisza. Przypomnijmy, że Krzysztof i Joanna i Bizzowie do ostatniego momentu nie mogli wybrać imienia dla swojego dziecka. Antoni, Jan, Borys, Aleksander. To są takie imiona, które znajdują się na naszej giełdzie rodzinnej, mówił Ibisz Pomponikowi dzień po narodzinach trzeciego syna. Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna znają się dopiero 2 lata. Spotkaliśmy się w lutym 2020 roku w klubie sportowym w centrum Warszawy. Rozpoznałam go po głosie, charakterystycznym, bardzo męskim, miłym dla ucha. On, mimo że po treningu, był stylowy i elegancki. Zdziwiłam się, że podszedł. Gdy powiedziałam mu, że ćwiczę jogę Bikram, poprosił o podanie mojego konta na Instagramie. Wkrótce napisał z zaproszeniem na kawę, mówiła niedawno Joanna Ibisz w wywiadzie dla miesięcznika Pani.